Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie będziemy reagowali na animację, co tak naprawdę dzieje się w busie bojowym Fortnite'a. Jeżeli chcecie więcej jakichś reakcji na animację czy czegoś takiego, ale możliwe, że już z kamerką, no to pod tym filmem zostawcie tak z 1000 łapek w górę. No i jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to w sklepie z przedmiotami w Fortnite'cie możecie wpisać mój kod twórcy, a najdokładniej Hexo32. No i już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, także lecimy sobie z animacją. No i na samym początku mamy tutaj w sumie skina Harley Quinn, który mówi z tego co słyszę, że szuka swojej prawdziwej miłości i... Uwaga! Okej, dobra. To jest chyba jej prawdziwa miłość. Mamy tutaj... Nie wiem jak to się ten nawet skin nazywał, ale... No, ogólnie animacja jest zrobiona całkiem spoko. No, nie wydaje mi się, żeby takie coś działo się w busie bojowym i mam tutaj Batmana, nagle przylatuje, dobra. I co? Co on robi? Okej. Mamy tutaj kotka. Różowy kotek w okularkach i... On sobie normalnie gada z psem. A, to tak zachowują się zwierzaki w busie bojowym. No dobra. Czasem tak bywa, dobra. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś skina, nawet nie wiem co to jest za skin. I... Oni się tak na siebie patrzą. A, okej. Mamy tutaj Drifta. I on... Okej, chciał coś do nich powiedzieć, a wyszło jak wyszło. Tutaj mamy skina złodziejki i tutaj Jonesy coś narzeka. I co oni robią? Pewnie będą chcieli coś ukraść, bo to są złodzieje w końcu. Dobra, i... A, dosiada się do jakiejś typiarki, dobra. I... Ej! Mordo, co ty robisz? Aha, chciał ją... Okej, to chyba... Okej, dobra, nieważne. I dobra, nie wnikajmy w to, co tam się zadziało. I tutaj mamy jakiegoś damskiego skina. Nie wiem, czy ten film na pewno powinien być przeznaczony dla dzieci, ale tak jak widzicie, to jest to, co dzieje się w busie bojowym. Mamy tutaj, jak wszystkie skiny patrzą na tą typiarkę, nawet jest skin Siga, czyli Iconic. I teraz się z niej śmieją, bo się wywróciła. O kurde, ona ma jakieś super moce. Jakieś... co jest? Aha, teraz już każdy się... nikt się z niej nie śmieje. No dobra, czasem tak bywa. I finalnie bus bojowy. Niestety... Aha, no dobra. No tak, te animacje chyba nie powinny być przeznaczone dla dzieci. Tak mi się wydaje. A, i tutaj... A, niestety, ale... O, i tutaj mamy lepszą koleżankę. I obydwie są chyba na niego zdenerwowane. A nie, bo to są jakieś kumpele. I... Aha! Wyrzuciły go z busa bojowego. No dobra, można i tak. Tutaj mamy Deadpoola. I Deadpool widzi jakąś panienkę. I przysiada się do niej i daje jej kwiatka. I... ona go wyrzuciła. Chyba się jej nie spodobał. Dobra, i co teraz? Deadpool wpadł na jakiś pomysł. I dał jej kajdanki? Co? Po co jej kajdanki? Czy ona go przy... O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, ale to musiało boleć. Napiszcie F w komentarzu dla Deadpoola. Dobra, tutaj mamy jakiegoś skina, dobra, w sumie nie będę mówił o jakichś skinach, ale po prostu żeńska postać i mamy skina Oro i o kurde, to musiało być straszne. Mamy tutaj pana Miałśniaka ze swoim kotkiem i idzie piesek. I co on robi? Szczeka, dobra. I wstaje, o kurde, stary wstał. Chyba jest dość zdenerwowany. Dobra. Tutaj mamy Travisa Scotta i zaczyna swój koncert w busie bojowym. Także tutaj macie to, co się dzieje w busie bojowym. No, fajne w sumie jest ta animacja. I dobra, tutaj mamy skina Deadpoola, który... Tia, no dobra. I mamy panią, nie wiem w sumie jak ona się nazywała, ale chyba go wystraszyła. I mamy skina Batmana. Skin Batmana w sumie nie wiem co robi, ale dosiada się do niego pani Batmanowa czy coś takiego i chyba chce go poderwać, tak mi się wydaje, i go związała. No tak, niestety. I zabrała mu coś, to chyba jest jakiś, a nie, to chyba jest coś co należy do niej. Tutaj mamy kolejną panią, która sobie dmucha gumę balonową. Okej, to może być ciekawe. Co jest? Czemu ta guma jest taka duża? I pękło. Okej. No dobra. I tutaj mamy skina detektyw, pani detektyw i... Okej. Co tutaj się dzieje?
Okej. Ona w to. Dobra, nieważne, nieważne. Tutaj mamy jakiegoś skina z okresu walentynek i ta pani się rozpłakała. I tutaj mamy pana lamę walentynkowego. I on chce jej dać czekoladki. A to miło z jego strony, miło z jego strony. Chyba uszczęśliwi jej dzień. O, i teraz. No, taki poradnik, jak uszczęśliwić dziewczynę. Tutaj mamy jakąś tancerkę, która się buja. Mamy też Bambika, który też się buja. Okej. I mamy skina, nie wiem jak on się nazywa, ale mamy skina, który trzyma kilof miętówkowy i się wywrócił i się z niego śmieje Jonesy. A to niemiłe zachowanie. Dobra, tutaj mamy skina Przybysza i ktoś się na niego patrzy. O kurde, dobra. I on coś chyba. A nie, on się w niej zakochał? Co? Tak szybko? Tak działa bus bojowy, że zakochujemy się w kimś? No dobra. I on wiecie. Nie, czemu? Mordo, to jest bus bojowy. Czemu oni do siebie strzelają w busie bojowym? Tak to chyba raczej nie wygląda. I chyba obaj nie mają amunicji. Aha. No tak. No, no tak. Typowa walka w Fortnite i tylko sobie przychodzi jakaś. Pani na trzeciego. Dobra, tutaj mamy skina Aury i tego w sumie nie wiem, że jej męski odpowiednik. I ona bierze kij baseballowy. I czy oni będą grali w grę? Tia. Mogą się tego spodziewać po tej animacji. Dobra, tutaj mamy jakiegoś Bambika na pimpku i. Czy one mu robią jakieś przesłuchanie? Co one chcą? Co one chcą od niego? A, prezenty, bo to jest Mikołaj. No dobra, można i tak. W sumie to jest całkiem mądre. Mamy graficiarę, która sobie coś tatuuje na busie bojowym. Co się dzieje, gdy zostajemy w busie bojowym? I daje nam całuska. No, można i tak. Tutaj mamy skina Julki, która konstruuje chyba Ironmana i wchodzi wtedy pan Kapitan Ameryka. I ona się w nim zakochuje. Nie, niemożliwe. On chyba próbuje się przed nią. Próbuje przed nią uciec. No, ona za nim poleciała. Nie! I Iron Man się załamał. Dobra, tutaj mamy skina jakiegoś z ryb. O nie, to jest najgorsze. Nie! Czemu? Czemu ktoś to zrobił? Dobra, tutaj mamy skina agenta chaosu i czemu ta animacja w niektórych momentach są przybliżenia na. Ach, kurczę, dobra. I. Dobra, tutaj się nic nie stało, dobra. I co on teraz. Co on teraz zrobi? A nie, ona się do niego wraca. Bo on się nawet nie spojrzy. A nie, spojrzy się. I rzuciła mu butelką. No tak. I tutaj mamy skina, nie wiem jakiego. Blaze chyba. I ona się bawi jakimiś mocami ognia. A za nią mamy pana. Ej, to nie fajne. Zgasiłeś jej ogień. Ona się chyba zdenerwowała. Okej, można i tak. I tutaj mamy skina Midasa i. Ona go pocałowała. I ukradła mu klejnot. O kurcze. A, spryciula. I. Harley Quinn obroniła Midasa, a nie. Aha, wzięła sobie dla siebie ten klejnot i co teraz? Batman! Ej! I co, to już koniec? Także, okej. Moi drodzy, można by powiedzieć, że naprawdę kozackie animacje. Jeżeli chcecie więcej właśnie jakichś reakcji na animacje, czy po prostu więcej jakichś właśnie animacji, to przypominam, że 1000 łapek w górę pod tym filmem to kolejny właśnie tego typu film. I mam nadzieję, że miło spędziliście 8 minut, bo w sumie dla mnie to było całkiem ciekawe. W niektórych momentach dość niezręczne, ale wydaje mi się, że i tak wszystko wyszło spoko. Także ja wam życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!